Witam, tutaj Kosmo. Dziś zagramy sobie w dalszą część Ninja Gaiden 3. Wczytamy ostatni punkt kontrolny i możemy ruszać. Jest to drugi odcinek właśnie z Ninja Gaiden 3. Nie wiem ile jeszcze ich będzie do końca, to wszystko zależne jest od długości samej gry i ile czasu ona... No, zajmie teraz. Sprawdzą czy wczytałem odpowiedniego checkpointa. Coś mi się wydaje, że nie. No właśnie. To jest ciekawe, bo to jest dzień czwarty. Zobaczymy, czy to jest ten checkpoint. Powinna być ta misja z wirtualnym, tak jakby światem. My name is Lovelace and I'm in charge of the Abysmo Laboratories. Tak, to jest ta misja, tylko że chyba wzięła od początku. What is this place? Welcome. To our virtual simulation environment. We would appreciate your cooperation for a few moments. No właśnie, od samego początku. No trudno. I'm afraid you don't have any choice. Zagram ten odcinek jeszcze raz. Nic się nie stanie. Physical objects. In other words, this space is just like the real world. You can be hurt here, and you can die. No już to wszystko już widzieliśmy. Ale nie idzie przyspieszyć tego, więc... No jednak idzie. Ale musimy dalej jeszcze raz z tymi samymi przeciwnikami. Ale nie, szybko spróbuję się z nimi uporać. Tak, uruchomiłem tryb Fury. Jeśli zrobimy określoną ilość kombosów, wtedy ramy zaczyna się świecić na czerwono i możemy Y-kiem włączyć taki specjalny tryb, który powoduje
który powoduje, że miecz, nasz miecz zabija za jednym ciosem przeciwnika. Ale te ramy świeci się przez krótką określoną chwilę. Jeśli nie wykorzystamy tego, to nam ta możliwość przepada. No, nie było większego problemu. To już może być trochę większy problem, są trudniejsi przeciwnicy. Możemy im skakać po głowie. Bardzo ciekawa umiejętność. Pojawił jakiś przeciwnik z pazurami. On chyba nie będzie większym problemem. Przywołamy sobie smoka, aby rozprawił się za nas. Postaram się szybko ten etap skończyć, ponieważ już w poprzednim filmiku był już zaczęty. No, jest i gościu z łukiem. Ja też mam łuk, dodatkowo jeszcze z wybuchającymi strzałami. Ale nie jest zbyt skuteczny, więc nie używam go często, chyba że na przeciwników, którzy poruszają się w powietrzu. Więc na ataki to się przydaje, bo inaczej nie da się strącić. Włączymy sobie ramię. No i jeden cios i... jeden efektowny cios i przeciwnik pada. But you, my little falcon, will not leave this cage. No widać, za pierwszym razem dobrze wczytałem, tylko już z tym przeciwnikiem w tym samym miejscu walczyliśmy, więc myślałem, że jest to nie ten safe, a jednak było dobrze. Hero or murderer? Takie psikuś ze strony twórców. Powtórna walka z tym samym przeciwnikiem w tym samym miejscu. Zapewne to są jakieś... opcja treningowa jest, więc... jest trudniejszy niż ostatnim razem. Szybszy. Więc będzie problem. Muszę być szybszy od niego. Sit!
Wydaje się być trudniejsze, jak już mówiłem, niż poprzednio. A to nie dobrze, bo... No i będę musiał spróbować jeszcze raz. Muszę być dla niego jak najbardziej nieuchwytny, inaczej nie będę miał najmniejszych szans. A, dopadł mnie. To jest naprawdę szybki. Nie mogę go... Aż jest tak szybki, że aż nie mogę go trafić. Momentami. Taka zabawa w kotka i myszkę. To jest jakaś jego wirtualna, jest jego wirtualny odpowiednik. Tak mi się wydaje. Który jest lepszy od oryginału. Do 3 razy sztuka. Znowu się nadziałem na jego miecz. A, przedziurawił mnie. Zrobił ze mnie ser szwajcarski. Ale wpadł w furię. Jest naprawdę... nieuchwytny. No, udało mi się go wypchnąć przez okno. Ta walka wyglądała tak samo jak wcześniej. Tylko, że to był jego wirtualny odpowiednik. A, nie z tej strony. A z tym zawsze miałem problem. A już wiem jak... Już wiem jak to działa. Trzeba mieć oby RT z LT wciśnięte i nadusić A. Mamy cały przekrój przeciwników, których spotkaliśmy wcześniej. Ach, jak tym się udało? Sam tego nie wiem.
Dobrze, że znów nie muszę walczyć z tym bossem co wcześniej. Naprawdę co jest fajne w tej grze to te efektowne wykończenia przeciwników. To mi się podoba. Miejsce rodem ze Star Warsu, jak w Gwiezdnych Wojnach. Zwykli przeciwnicy plus znikający. Będzie ciekawa kombinacja. Jak uda nam się dobrze kombosy wyprowadzić, to wtedy naprawdę efektownie możemy ich się z nimi rozprawiać. Przecież to nie jest piękne. On naprawdę jest. Jeszcze raz z siebie dumny. To jest bardzo szybki, efektowny slasher. Choć płytki, nudzące się po pewnym czasie, bo nie oferuje nic więcej oprócz ciekawego systemu walki i efektownych wykończeń przeciwników. No i twórcy w tej części bardzo skupili się na akcji, aby była gra jak najbardziej efektowna, jak miała na jak najwięcej akcji. Poprzednie części, z tego co mi wiadomo, aż takie nie były. Ma to swoje dobre, jak i złe strony. Robi, że gra staje się bardziej efektowna, bardziej widowiskowa, ale też ją płyca. Sprowadzają tylko do maszowania przycisków. I do wylatującej kupy wrogów tylko z każdej strony. Bardzo fajny jest ten tryb. Przeciwnicy padają po jednym ciosie. Mam chyba czas na smoka. Smok wszystkich pożar. Jeszcze ich tyle zostało. I to jest ten minus w
którym to gra w tą stronę poszła. Niezliczona, niekończąca się ilość przeciwników. Którzy jeszcze dodatkowo mają broń. Mogą mnie z daleka nie urazić. No, jest sekwencja quick time eventowa zapewne. Trochę wspinania. No i zapewne niedługo znów cała masa przeciwników na nas wyskoczy. Jakie ciekawe miejsce. Ninja! He's here! Tak, jestem tu. What's going on? We're safe here? Why are we ninja? We killed him at the bridge! Bardzo ciekawe jest to, że kiedy szybko rozprawiamy się z przeciwnikami w odpowiednim stylu, to nasz bohater przeskakuje z przeciwnika do przeciwnika automatycznie i jest w stanie wykończyć ich jednym ciosem. W normalnej sytuacji trzeba parę razy ich zaatakować, aby wykończyć, o tak jak teraz. Czyli jeden cios i wykończę. O, normalnie musimy bardzo długo atakować. A niekiedy jest tak, że jeśli efektownie i dobrze przeskakujemy z przeciwnika na przeciwnika, to jednym ciosem i od razu pada. Krew się leje. Bardzo krwawa jest ta gra, ale dobrze, bo tak gra z ninją w roli głównej musi być krwawa. Your friends are up ahead, Ryu Hayabusa. We trapped the rat. Open the capsule. Open it. A co teraz będzie? Zapewne jakiś nowy rodzaj przeciwnika. No to ci dopiero. Rzucają się na mnie. Wyglądają jak zombie. Jakiś rodzaj ludzkiego robota. Isn't it
O kurde. To ci dopiero mutanty. Rzucam nam jak piłeczką. Jeden załatwiony. No, chyba jednak nie. A tu nowi się pojawiają. Tak, to będzie to trudniejsze niż myślałem. Trzeba bardziej z głową do nich podejść. Stosować więcej obrony i uników, bo inaczej to będzie cienko. Jeśli ma się sposób, to może tego przeciwnika chyba jednym ciosem zabić, lecz trzeba odpowiednio to wykonać. No, zostały same pakery, na których jeszcze nie ma sposobu. Ale pewnie niedługo się jakiś znajdzie. No. Uaktywniłem moje demoniczne ramię. No. Jeden cios i mutant nie żyje. Ciekawe, ile jeszcze ich wyskoczy. A, trzech na jednego, to nie fair. Mam mało żyć. Będzie cud, jeśli uda mi się ich zniszczyć. O. Mówię, wystarczy uaktywnić, łączyć ile jeszcze? Nie, zbyt dużo tych przeciwników jest, a ja mam zbyt mało życia. Powinien być jakiś checkpoint po zabiciu określonej liczby. To było efektowne. Tak, czerwone są niebezpieczniejsze.
Tak. Moje zmutowane ramię. Niszczy wszystko. Oni zamieniają się z tych trupów. Więc trochę tych przeciwników jest. Kamera niekiedy mnie denerwuje. Jest tak ustawiona, jak nie ma, jak nie musi być. Muszę wykorzystać wszystkie jego możliwości i atuty, bo inaczej. A, bardzo ciekawa akcja. Trzy potwory za jednym razem. A to tylko jeden z kolejnych etapów treningowych. O. Znowu powtórka. To będzie niezwykle trudne. Najpierw te zombie, które potem zamieniają się w te mutanty. Nie wiem, jak ja ich pokonam. Ale może jakoś dam radę. Tak, zobaczymy, czy smog da radę. Tak, smog dał radę. Na całe szczęście. Źle to wykonałem. Teraz było poprawnie. Nie, ten guzik.
Już nie mam problemu z tymi drążkami. Ale mnie zaskoczyła mnie tu gra. Potwory spadają. Oj, jaki grad pocisków. A gra momentami naprawdę sprawia problemy. Masz! Znowu zamiast skoczyć, wyciągnąłem łuk. To jest tak, że raz się na drążek chwyta RT plus LT, raz trzeba skoczyć. Już jest takie różne. To będzie ciekawe. Nice. Znów te zombie, które zamienią się w te mutanty. Niedobrze. Muszę na takiej krótkiej przestrzeni jeszcze. Chyba sobie daruję. A jednak nie. A jednak muszę się z nimi rozprawić. A, nie mogę iść bez walki. Szkoda. Ach, mówię, ich jest za dużo. No, teraz powinno być prościej. Ile jeszcze ich? Naprawdę nie wiedzą kiedy. Kiedy się skończyć.
Próba numer 2. Złaź ze mnie. Każdy zombie zamieni się w jednego mutanta. Przesadzili z tą ilością. Głowa urwana. Czas na kolejną. Tym razem inaczej. Dalej wstawać, wiem, że za chwilę i tak ożyjecie. Ach, dopadł mnie. O, niby mógł aktywnić ramię. Ej, nie wystarczyło na wszystkich. No nie. Naprawdę to nie jest takie proste. Na jakie wygląda. A z dwóch się już zamieniło. Może mój łuk będzie skuteczniejszy. Ale się miota. No. Nawet nie najgorzej. A, nie spadłem. Jakby tak teraz z góry ich wystrzelać. W jaki sposób jest? Lepszy niż walka. Aha, ale...
Chociaż kilku tak wyeliminuje. Dobra, czas zejść. Ach, straciłem moje ramię. Chwycił mnie w nieodpowiednim momencie. Ach. Jak te czerwone są trudniejsze. Dwa byki zostały. Zobaczymy sposobem je zabić. Dalej, gincie. Ach. Muszą być pode mną. Chamy nie dają się zajść. No nic, będę musiał sobie jakoś poradzić. A i od razu. Sprowadzają mnie na ziemię. Przyznaję, że jest to trudne jak dla mnie. Jest zbyt dużo przeciwników na zbyt małej powierzchni i są zbyt trudni. No to było ciekawe, cięcie w pół. Szkoda, że się nie rozcinają. Mogliby już to dodać do tej gry. Aby przeciwnicy się rozpołowiali. Ha 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 ha!
Ok, jeden pad. Ale nie wiem, jak sobie polazę z resztą. A, mogłem więcej ich zabić. A, teraz dwa byki zostały. Ach, muszę moje ramię wykorzystać. Tak, jedynie w taki sposób idzie się z nimi uporać. Czyż mnie pokonał? Chyba tak. Nareszcie. Przyznam, że męczyłem się z nimi. Ale to chyba nie koniec. Muszę być dla nich nieuchwytny. To jest jedyna możliwość na pokonanie ich. Ci przeciwnicy przypominają mi przeciwników z Dead Space'a. Teraz tutaj. Surviving patrol units. Report to elevator hall. Protect the lowest level at any cost. Kolejne mutanty. Jak ja ich nie lubię. Jeszcze na tak wąskiej przestrzeni. Ucieknąć też nie da się. No to jeszcze więcej nie było. No i poszaleli. Jeszcze jak byłyby bardzo proste i miałbym dużo żyć, to jeszcze by było do pokonania, ale nie w takiej sytuacji. No tak jak myślałem.
units. Report to elevator. Protect the lower level. Już ta kamera denerwuje mnie, bo nie pokazuje tego, co musi. O! Rozciąłem byka na pół. Wykończenia w tej grze przeciwników przypominają wykończenia z God of War. Są krwawe i efektowne. Oni przesadzili z ilością przeciwników. Jeszcze każdy przeciwnik naraz atakuje. Twardy jest. Może wreszcie się uda? Tak, udało się. No i kolejne mutanty. Już mam ich trochę dosyć. Dostałem po mordzie parę razy. Jak cię dopadnie taki, to już... O, efektowne. Ciekawe wykończenie. Dobra, jest to jedna z nielicznych rzeczy, która mi się podoba w tej grze. Managed to stop the blood. You're the ninja. It's dangerous here. You should run. Did you come for the girl? Yeah. Okay. Miła pogawędka. I have access to the elevator. Take you down to the lowest level. Why are you doing this? Don't look a gift horse in the mouth. I have a little girl about her age. Or she was last time I saw her.
przerwnie, kiedy są drewa przedługawe i nużące. Zapewne znów wyskoczy grupa mutantów. It's through this hall, right? Schrader! A, dla odmiany inny przeciwnik. No nareszcie, bo już tamte mi się nudziły. Już szczerze wolę tych. Sam w pojedynkę nie ma szans. O! Pojawili się nowi. Używają tych swoich tarcz. Teraz nie ma ze mną szans. A popatrz, jaki mądry. No jednak musi czas na smoka. Więcej was nie było. Naprawdę, ilość przeciwników jest zatrważająca i przesadzona. Ale ta gra nie ma nic ciekawszego do zaoferowania niż rozcinanie kolejnych fal przeciwników. Znowu problemy zdrowotne. I teraz znowu jednym ciosem będę ich pokonywał, tak jak poprzednio. To jest śmieszne. Zamiast mieć trudniej, to mam lepiej. Ta gra jest naprawdę momentami śmieszna. O, jeden co się przeciwstawił.
Are you all right? You're safe now. Where's Cliff? And Mizuki? That woman. Let's go find your mother. Kana, listen. Close your eyes. Don't look at anything. Don't listen to anything. Still not seeing more of them. To jest ciekawy system. Mogę ją chwytać na LT i puszczać kiedy chcę. Jak się nogi uczepi. Zapewne będę musiał jedną ręką przeciwników niszczyć. To mam złe przeczucia. Be still. Cała masa zombie na. Close your eyes. Już trzech naraz. Zobaczymy, co się stanie. They had Kana. I had no choice. It's fine. What do you want? The modern alchemist makes the dreams of gods come true. I wish to see the birth of a new world. We took a little sample of your blood while you were sleeping. A dash of your dragon ninja DNA. You're all descended from the dragon god, are you not? While not in this prototype here, it will prove a most useful ingredient when the time comes to give birth to a new god. You know, I think you might add something to the mix as well. Goodbye! Ciekawe posunięcie. Prototype of a god. It is imperfect. Born of a warped heart, it stands before you, incomplete, less than whole. Yet even so, it is far mightier than a mere man. Take Kana. Hayabusa. Go! Jaki przeraźliwy jęk. Well now, shall we give us the power of a god? Zapewne będzie niełatwy ten przeciwnik. A.
Zbyt łatwo obrywam. A co to? Macki. Such an appetite, Phil. Co chwilę to lepsze warianty. Kolejne łapsko odcięte. I've enjoyed this clowning around, but it's time to leave. The two of you enjoy yourselves. We'll meet again, I suspect. Nie. Coś czuję, że te mutanty zaczną wychodzić. Mutanty plus ten boss to będzie trochę trudna sprawa. Ciekawe co teraz, no, zwykłe ręce. Chyba mi się skończyły pomysły. Powtarzają się już. Teraz znowu powinny te łaps... Ja myślałem, że łapska wyjdą. A jednak nie. Ile jeszcze można zaatakować? Mogę tak nieskończoność. Wiadomo, że... O, coś nowego. Ach, zbyt mało życia. No i znowu tu... A długa i monotonna walka. Się napatole na tego kopa. Hmm.
Widzisz, te ręce w różnej kolejności wychodzą. A, mnie zdzieliła. A, ale furia. O nie. No nie dam rady. No nie dam rady chyba. Zobaczymy teraz. Jak się weźmie, niekiedy to jest... to sprawia duży problem. Ciekawe, ile jeszcze razy jej te łapska wyrosną. Ale mam mało żyć. Kolejny raz się nie udało. Yeah.
Ojej, kolejny raz jestem pokonany. Jeśli nie znajdę jakiegoś skutecznego sposobu na tego przeciwnika, to sobie chyba z nim nie poradzę. Już sprawdzałem, łuk jest nieskuteczny. Blok też nie za bardzo. Więc chyba jedynym możliwością jest doskok i odskok. To chyba jest jedynie najskuteczniejszy. Jak mi się uda wpaść jakąś furię, to bardzo ładnie idzie, a nie kiedy na odwrót. Te maski chyba są najgorsze. Bo potrafię z daleka uderzyć. No, nareszcie odpadły. Te łapska też nie są fajne. Znowu macki. Jeszcze plują czymś. Już coraz szybciej się te ręce zmieniają. Ale ja mam coraz mniej żyć. No nie, no znowu ta sama sytuacja. Zginąłem już na samym końcu. Jeszcze raz spróbuję, nie wiem czy nie ostatni. Te wielkie łapy są też bardzo trudne. Odcięliśmy je. No nie no, nie mogę sobie poradzić. Zobaczę, czy blok jest skuteczny. Nie jest skuteczny. Nic mi nie daje. Jeszcze raz. Teraz podejdę bardzo ostrożnie do tego. Ostrożnie jak się da. Nawet wtedy. Nie jest prosto. Cokolwiek zrobić.
A, musiałem je opluć. Jeśli tylko się zbliża, już od razu dostaje kontratak. Zbyt mało żyć, żeby cokolwiek zrobić. Naprawdę oni z tymi przeciwnikami, zwłaszcza bossami, chyba tu przesadzili. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Jeśli nie, to trudno, nie będę grał w nieskończoność. I trudni się z tym bossem. Jasne, też nic nie dają. Boss jest bardzo ciężki. Każde zbliżenie powoduje atak. Pobawimy się w kotka i myszkę z nim, ale to miało być cokolwiek z... już teraz działa. Yeah!
Dobra, spróbuję ostatni raz. Jeśli teraz się nie uda, to... skończymy na tym, co jest. Dobra, skończymy na dziś takim właśnie nie fajnym akcentem. Spróbujemy następnym razem przejść tego bossa, może jakimś cudem nam się uda. A na dziś to koniec z Ninja Gaiden i ogólnie śledźcie nasz kanał i zaglądajcie tutaj codziennie coś nowego, coś fajnego. До свидания.